Cześć, z tej strony BN23, witam w drugim odcinku z gry Kingdom Rush Origins. Jak widzicie, w ostatnim odcinku przeszliśmy sobie trzy plansze, ponieważ było ono dość krótkie. W tym myślę, może i nawet dwie się uda, a jak nie, to przynajmniej jedną. Nie no, myślę... O, czekaj, coś się poziom. Nie, tak to nie będziemy grali, halo. O, mamy jakiś Arcane Archers, jakiś nowych tutaj łuczników, fajnie. Ale tutaj poziom się zmienił, trzeba go podwyższyć. Strzelają magicznymi strzałami, które osłabiają wrogów od... O, takie ciekawe dość. No te gnole będą. W ogóle dostałem osiągnięcie pomiędzy odcinkami, bo te challenge przechodziłem. I sprawdzam, jak one w tej części wyglądają właśnie. No i co jeszcze miałem dodać? I zdobyłem właśnie osiągnięcie, że tam pogromca gnoli, czy coś takiego, że tam zabiłem ich chyba 900 już. Potestowałem trochę tego nowego bohatera. Widzę, że nie zdążyłem go zmienić, bo jednak nie wiem, czy tamten łucznik nie jest lepszy. Tu mamy ewidentnie nawiązanie do Gwiezdnych Wojen, bo mamy takie istoty, co wygląda jak Ewoki. O, nawet się nazywają podobnie, Awok. Możemy ich zrekrutować, takiego misia. Tu dajmy łuczników, żeby nie przeszli. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądał. On ma takie tornado, ten bohater. Także to nawet jest dobra zdolność. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pogramy tym bohaterem. Tu mamy taką obronę nawet w sumie, defensywę taką, pseudo takie oblężenie, bo jednak mamy swego rodzaju fortyfikację. A użyjemy sobie tego. Tu ten misiek do końca... A patrzcie, te miśki jeszcze rzucają włóczniami, to dodatkowe wsparcie jest. To fajnie akurat. Pioruna na razie nie będziemy używać. Zostawimy go sobie na później. No to co, teraz się skupiamy na ulepszaniu tych wieżyczek. No naprawdę, bardzo mi się podoba ten odcinek, dlatego sobie pograłem te challenge, żeby sprawdzić, jak one wyglądają. Ojej, nie to chciałem użyć, kurde. Nie odkliknąłem. Trudno się mówi. Dobra, tutaj idą te hieny. Tą magią jej potraktowaliśmy elegancko, dobra. 14 fal, także już prawie taka normalna długość, bo pewnie będzie 15, tak jak we Frontiersie, tak mi się wydaje. O, zamroził go. Tej zdolności jeszcze nie widziałem u tego bohatera. Fajna. Co jeszcze miałem dodać? No te gnole to wszystko jest dobre. Nie ma się co oszukiwać nawet. Więc tutaj możemy i łucznikami grać nawet. O, nowy rodzaj przeciwników. Gnol Blighter. O, jakieś takie zaklęcia rzucają. Wysoka odporność na magię. To tym bardziej to zmusza nas do używania łuczników. I jest bardzo wolny, no ale przywołuje tam to. Zobaczmy, pewnie ten kwiatek... A, patrzcie, potrafi blokować wieżyczki, kurde. Tak samo jak ten żółw. Znaczy, nie, wieżyczek nie, ale tego kwiatka zablokował. No dobra, nie jest taki zły wcale ten gość. Sklepaliśmy go. Tu ulepszamy wieżyczki znowu. No i gdzie są wrogowie? A, dobra, idą. Coś ich jakoś nie było, tak? No będziemy teraz stopniowo ulepszać te wieże, nie? Tych łuczników.
230 taki Arcane będzie kosztował. O, nawet na piorun jest dość odporny ten gość. Dobra, zamroził go pięknie. O, fajnie kwiatek zadziałał. O, ten mag odblokował nowe przejście dla nich. Tego się szczerze mówiąc nie spodziewałem. Że tak to może zadziałać. No ale w sumie z drugiej strony mapa wydawała się za łatwa, więc musiało się tu coś wydarzyć takiego. Ej, sporo się dostaje za tego maga. Dobra. Tam kolejny idzie z góry. I tutaj z dołu jeszcze idzie jeden. Potraktujemy go magią, dobra. Znaczy nie magią, tylko piorunem. Ale magią w sumie też, no bo tego maga wysłałem do walki z nim. To w sumie to, co powiedziałem, ostatecznie było prawdą. O, dobra, jeszcze z nim nie skończył. Dobra, kasuj go tam. Nie widzę ile HP, bo pod drzewem to było schowane właśnie. Dobra, żebym przywołać kolejną rundę. Sprawnie idzie tam, może zdążymy te dwie misje ogarnąć. Bo początki są zawsze łatwe. Dobra, tu lepszy na kolejny poziom. Ten bohater może wyekspi ten czwarty poziom. On chyba z trzecim zaczynał nawet. Także, no nie poekspił jak widzicie. Za dużo. Ale liczę, że ten czwarty na tym poziomie wbije. Znaczy nie wiem, czy nie wrócimy do grania tym łucznikiem jednak. Albo może odblokujemy na piątym poziomie kogoś nowego, bo nie wiem, czy właśnie na piątym się nie odblokował kolejny bohater. Zobaczymy, jak etap będzie się nazywał, jak będzie wyglądał. Dobra, robimy tych łuczników specjalnych. Zobaczymy, co oni potrafią. Jakie mają w ogóle ulepszenia? Burst Arrows, Slumber Arrows. O, ciekawe. O kurde, patrzcie tutaj. Automatycznie się pojawił, że Gnola nie niósł. Taka mocniejsza jednostka już. Podwójne zagrożenie, no ale sobie poradzimy raczej. Tu zrobię tych łuczników mocniejszych. O, elegancko. Już mamy dwójkę. Połowa rund za nami, połowa fal znaczy. No tak mówię, często rundy, fale. No to wiadomo o co chodzi, tak? Myślę, że zagramy dwie plansze. No. Najwyżej odcinek wyjdzie troszeczkę dłuższy. Dobra. Tu damy. No tu już jest pięknie ulepszone. Teraz tam na górze trzeba było troszeczkę zainwestować. Najważniejsze, że leczyć się nie potrafi ten bohater i wieżyczek nie blokuje. No, jak na początek gry by w sumie były takie jednostki, to by było zbyt OP. To też trzeba wziąć pod uwagę. Tam się ich trochę namnożyło, to trzeba ukrócić ich działania. O, jest nowa jednostka, Etin. Two Head, aha. Czyli taki swego rodzaju ogr? Czy jakiś inny olbrzym? W sensie, no mi się skojarzyło to od razu, jak to zobaczyłem, jak wygląda z ogrami z Warcrafta, to tam niektóre były, jak ogry miał dwie głowy w Warcrafcie, to pamiętam, że to był mocniejszy jakiś, że większy potencjał miał i siłę. No to także mamy już teraz taką mocniejszą jednostkę, no ale myślę, że to po racji, że to początek gry, to też nie będzie ona przesadnie mocna. Znaczy na ten czas pewnie będzie w miarę mocna, ale porównując z tym, co nas pewnie czeka w dalszych etapach, to pewnie nic. Dobra, damy tutaj tych łuczników ulepszonych. Oj, tam. Jako tako to idzie.
Dostaje ostre, jak się sfokusowały niemalnie go wszystkie. Jeszcze coś mu się stało, że zatrzymał się, to tym bardziej. Tu trzeba tą wieżę ulepszyć, bo ona była na pierwszym poziomie. Jeszcze nie ma czwartego poziomu, ale już jest tak blisko, że to lada moment wbije. O, poekspił, super. Dobra, dajmy sobie to tornadko i kolejny... O, panie, patrzcie, wypalili stamtąd i kolejną ścieżkę odblokowali. Także plansza stopniowo zwiększa swój poziom trudności, bo więcej przejść jest. Oj, padł, kurczę, nie dopil. Dobra. Ale te kwiatki też robią robotę. No tutaj stąd tu są ulepszeni ci łucznicy ładnie, więc raczej tu łatwo nie przejdą. Natomiast tu trzeba troszeczkę tą obronę polepszyć. Dobra. Nie, no to na trzy gwiazdki przejdziemy. Tu nie ma się co patyczkować nawet. To są pierwsze poziomy, to wszystko. Trzeba... Ło, pięknie. Tu dam ulepszenie. I tu zaraz tego gościa skasujemy dużego. I też ulepszymy wieżyczkę. No jestem ciekaw też, jak wizualnie będą wyglądały kolejne mapy. Właśnie jestem bardzo ciekaw tego Kingdoma. Przyznam całkiem szczerze, że on mnie interesuje bardziej nawet niż Frontiers. Może przez pomysły na jednostki wroga i generalnie sam design mi się bardziej podoba, no nie wiem. Dobra. Tu już mamy dużo wieżyczek poulepszanych bardzo ładnie. I jeszcze dwie fale. No i skasowany. No, tu idzie, tutaj trzeba wysłać bohatera do pomocy. O, już kolejną falę możemy przywołać. Tu damy ulepszenie, tu bym dał jeszcze jedną wieżyczkę. Okej. To może zawalczyć z tym magiem. Tam na górze sobie poradził ten misio. Tego maga trzeba skasować. Bohaterem najlepiej, dobra. I teraz możemy się cofnąć tutaj, żeby powstrzymać tych. Dobra. Ostatnia fala. O, kolejne osiągnięcie staliśmy, super. Myślę, że możemy zacząć inwestować w te ulepszenia. A tu na przykład sobie damy to. Bo czemuż by nie? O, kolejne osiągnięcie. Fajnie. No to pierwsze. No i to szybko poszło. 14 minut. Spokojnie gramy kolejną planszę. Oj, za wcześnie. Dobra. I to zaraz będzie koniec pewnie. No i to prawdopodobnie ostatni przeciwnicy. Tam idzie jeszcze jeden.
Ale to co on już zrobi? Nic nie zrobi. A jeszcze użyjemy kwiatka na nim. I koniec. Kolejne osiągnięcie wbiłem i jeszcze kolejne osiągnięcie wbiłem. I trzy gwiazdki zdobyłem. Piękne. Pięknie. Podejrzewam, że teraz pewnie w tym pałacu będziemy. Czy co to jest? I zgadłem. Royal Gardens, czyli oczywiście królewskie ogrody. Stolica upadła. Armie wroga zaatakowały z różnych stron. O, z każdych stron właściwie. O kurde, ciekawy wątek fabularny. Dobra, ale najpierw może skorzystajmy i co, łuczników może ulepszymy. Artylerii też warto w sumie. Ten po expiu to mu ulepszymy. Mam jakąś nową bohaterkę. Unlock od stage 7, 11, 15. To nie. Może spróbuję ponownie tym elfem pograć, bo on jednak fajnie mi się nim grało. Dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Tam, jak nie zobaczymy, to się nie dowiemy. Glade Singer Hall. Kolejne ulepszenie, czwarta poziomowa i dość ciekawe. Tym razem baraków. Oj, mamy bohaterkę kolejną, elfkę. Aleria Swiftwind. Ej, Aleria to nie jest ta bohaterka z pierwszej części Kingdoma przypadkiem? Wydaje mi się, że tak. W ogóle fajny ogród taki japoński tam na górze jest. Dwa przejścia, tak? Możemy to ulepszyć. A może czekajcie jeszcze inaczej, to na razie nie będę tego ulepszał może. Tu postawmy sobie łuczników, żeby byli do obrony. I dobra, puśćmy to. Ta Aleria może też expić. Na razie dwójko bohaterów będziemy tam expić na początku, skoro oni idą z jednego przejścia. Tak, to jest dokładnie ta bohaterka. O, pięknie się skumulowali, żeby dostać. O, super. Dobra, i będą teraz z nich strzelać. Bo te jednostki przywołane zwróciły ich uwagę. Tu ulepszę sobie. Właśnie spróbujemy zrobić, żeby tych Blade Singerów kupić, może nam się to uda. O, elegancko. O, panie! Katapultą jedzie. Szybko powstrzymać. Oj, tego kota ma od razu ta Aleria. No. Katapulta gnoli. Ciekawe dość. Alerio, wycofaj się, wycofaj się. O kurde. Teraz będą szli z góry. Dobra, teraz już mam to. Te elitarne jakieś jednostki elfickie. Tu się przydadzą łucznicy. Też jest na czwartym poziomie, ale z tą różnicą, że ten zaczynał bohater od pierwszego levela. Tym należy pamiętać. Tu wyślijmy tych Blade Singerów, zobaczymy, jak oni sobie poradzą. A widzę, że raczej radzą sobie dość dobrze. Aleria ma też tam swój zasięg. Także ładnie.
Uderz strzał wykorzystany. Tu sobie dam pioruny. Tu jeszcze dam łuczników dodatkowych. Na razie wszystkich mamy na pierwszych poziomach. Przydałoby się to zmienić. Dobra, tu trzeba zacząć ulepszanie. Dobra, wszyscy padli. Ale trzeba ulepszać te wieżyczki. Aleria ma już prawie czwarty poziom. Także ładnie. No bo to w Frontiers to było to, co się działo po Kingdom Rushu, tym pierwszym. A Origins to jest to, co się działo przed właśnie. Także niektórych bohaterów, tych co znamy, już pewnie ujrzymy ponownie. Także fajnie. Okej. No, tak jak przewiduję, pewnie odcinek wyjdzie około 30 minut. Mamy 1/3 fal za nami już, a jest 20 ponad, 21. No tam na górze ogarniają. Poulepszajmy ich. Dość, żeby to równomiernie ulepszać. Te kwiaty naprawdę dużo pomagają. Robią robotę, nie będę nawet udawał, że jest inaczej. No te strzałki, nie wiem czy nie fajniejsze niż to tornado. Aleria jest już tak blisko, a nadal jeszcze nie wbija tego czwartego. Z kolei ten nasz drugi bohater coś tam expi. Ale jeszcze mu sporo brakuje do kolejnego levela. Dobra, tu mamy już obie na trzecim. Okej. No dobra, na razie raczej idzie to tak, jak powinno iść. O, tu jeszcze z dołu idą. Trzeba ich skasować. Tu już mogę dać te ulepszenie najlepsze. W sensie do tej wieżyczki takiej najlepszej, jaki mam dostęp na razie łuczniczej. I tu tak samo. Także tą stronę już mamy ogarniętą. Ale o, nie zdążyłem jej wycofać, kurde. Trzeba wycofać tych bohaterów. Okej, tu mogę ulepszyć wieżyczkę. Tu szybciutko kasujemy tego maga. I teraz możemy się już skupić na tych pozostałych jednostkach. Dobra, tu chodźcie we dwójkę, spróbujecie ścisnąć tego maga. Czy no na pewno się... No, udało się bez problemu. Dobra, tu możemy dać ulepszenie. Trzeci. O, tu już mamy trzeci, tu damy na trzeci. Tam trzeba dać... Może niech Aleria tam pójdzie. Ten niech bohater pociśnie tego maga. Udało mu się to. Dobra, teraz katapultę trzeba kasować. Wycofujemy elfkę. Też musi się wycofać niestety. Mój przyjacielu, drogi. Dobra. Kolejna fala. O, nowy harasser. Twilight Elf Warriors. Uuu, mamy elfów jako przeciwników. Takie mroczne elfy jakby. Bo tutaj te elfy, co my z nimi sterujemy, to takie leśne elfy i myślę, że wysokie elfy. A tu mamy takie mroczne elfy. Także kolejny plus za nowych przeciwników. Też klimatyczna jednostka. I przeciw czemu? Oj, nie wiem, czy ciekawe. Low
O nie, dobra, jednak dobrze. Myślałem, że oni są. Może magia na nich będzie dobrze działać w sumie? Spróbujmy. Ojej, mam tyle kasy, nic nie robię. Nie może tak być. Zobaczmy. No, tak. Chyba jednak łucznicy. Chociaż postawmy też maga, czemu nie? Mamy pieniądze, mamy fundusze. Ach, nie chcielibyśmy razie głupio przegrać. No, te wieżyczki ładnie tutaj kasują. No i trzeci poziom to jest na razie najwyższy, na jaki możemy ulepszyć. Oj, nie, nie to chciałem zrobić. Chciałem przesunąć Alerię tutaj, dobra. Aleria nadal czwartego nie może wbić, nie wiem o co chodzi. Uciekaj! Tu trzeba, dobra, jest ten gość. Ale muszę się wycofać. O, dobra. Skasował obydwu gość. Ten nasz bohater. Co tu? Edge Master i Blade Dancer. Perfect Parry. Może to ulepszymy to też. Wszystko stopniowo ulepszmy. Dobra, Aleria, tą katapultę ty... Ty się nazywasz Eridanie. Zniszcz tą kolejną. Te katapulty mają mało, słabe są w starciu z bohaterami, także o to chodzi. Ej, wycofał się w ogóle gość. No i bardzo dobrze. Tu użyjmy kwiatów. O, prawie piąty poziom ma ten Eridan nasz. Która to fala 11, to już mamy 15. To pewnie 15 to będzie taka standardowa długość fal już. Tak jak we Frontiersie, tak mi się wydaje. O, ma piąty poziom już nasz bohater. Bardzo ładnie. Możemy kolejną falę dać, myślę. Trzeba tutaj sprawniej. O, takie fajne zdolności mają te nasze jednostki z baraków. I co, Aleria nadal nie wbiła czwartego. Uciekaj! Oni cię zaraz skasują. A ty i tak nie wbijesz. Można ulepszyć. Pięknie, tam na górze skasowali. No na samym początku gry, no to na... No wszystkie jednostki jest pewnie wszystko dobre. Bardzo ładnie padają wszyscy nasi wrogowie. No, defensywa prezentuje się naprawdę solidnie. Chyba że Aleria nie może awansować. Ale nie, no raczej to tak nie działa. Dobra, i przedostatnia runda. Tu dam to ulepszenie i to ulepszenie. Zobaczymy, jak będzie się to sprawdzało.
Mi się wydaje, że to może być. Zbliżamy się do zwieńczenia pewnego etapu. W sensie, że mogą się niedługo pojawić tacy zupełnie nowi przeciwnicy. Choć z drugiej strony już się pojawili ci mroczni elfowie. Nie wiem, czy ich wątek będzie kontynuowany na rzecz gnoli, którzy odejdą już. Czy jednak coś tu będzie się więcej jeszcze działo. I to jeszcze nie koniec. Dobra, tamten gość z katapultą uciekł. Wycofał się. Ło, ile mam tego do ulepszenia. Tu mogę na maksa ulepszyć tą zdolność. Dobra, bardzo ładnie idzie. Tu jest na maksa, tu jest na maksa. Dobra, i możemy przywołać już ostatnią falę. A zostawię wieżyczkę, może jedną dodatkowo, żeby też kasowała wrogów. Zawsze to dodatkowa pomoc w walce. Taka wieżyczka dodatkowa. Valerio, idź skasuj tą katapultę. A ty też byś skasował. O, dobra. Nice. Pięknie rozwalił ją. Nie no, ładnie idzie. Zapominam ulepszać, tak ta kasa szybko leci momentami. No i prawdopodobnie dwójka ostatnich przeciwników na tej planszy. I zakończymy sobie poziom. No dłuższy taki wyszedł, znaczy poziom odcinek. Poziom też, ale odcinek oczywiście. O, bez osiągnięcie zdobyłem, że bez baraków to przeszedłem dodatkowych. No dobra, w tym odcinku to było na tyle, myślę, także trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć!